Mozaiki w metrze, w rejestrze zabytków. Tramwaj na Kasprzaka, jednak będzie później. Wukatka będzie jeździć częściej do Grodziska Mazowieckiego. Czy białe plamy w transporcie szynowym Warszawy? O tym i tylko w ostatnim wydaniu Mniejsza z tym w 2023 roku, w sobotę, 30 grudnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć tam znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. No, już koniec roku. Nie będziemy podsumowywać, będziemy mówić o tym, co się działo i co się teraz będzie działo. Więc może bez zbędnego gadania i bez patrzenia, co się dzieje z tyłu za mną. Zacznijmy od awarii w nitnacach metra. Świętokrzyska, Doktor Szoceno, Ronda Daszyńskiego, Rondo ONZ, Konatowicza, Marymont, Centrum, Centrum Nogi Kopernik, Targówek Mieszkaniowy, Pole Mokotowskie, Młociny, Nowy Świat Uniwersytet, Wilanowska i Ratusz Arsenał. To stacje metra, gdzie nie działa co najmniej jedna winda. No co ja mogę wam powiedzieć? No, słyszę fajerwerki w tym momencie, ale tak sylwestrowo wchodzimy w ten nowy rok, jeżeli chodzi o metro. Tyle awarii w metrze. Ja będę musiał dodawać numerację chyba w kolejnym odcinku. Będziemy sobie mówić, która winda od jak dawna już jest. Co wy o tym sądzicie? Żebyśmy sobie liczyli faktycznie, ile tygodni już dana winda nie działa. Ale dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami z metra, a mianowicie mozaiki. Mozaiki na stacji metra Ursynów i Służew są w rejestrze zabytków. Udało się, mamy to. Tu jest dosyć duży, ciekawy artykuł a propos historii i informacji na temat. Ja go zostawię wam teraz w linku w opisie i w karcie. Natomiast powiem wam kilka ciekawostek. Usunęło mi się moje zaznaczenie magiczne, ale dobra. Chodzi mi o to, że te mozaiki zostały zrealizowane tak... O, może ja po prostu to przeczytam, żeby lepiej to powiedzieć. O co to dokładnie chodzi. Ówczesny rząd wybrał swobodną estetykę odpowiadającą zachodnim realizacjom. Ściany zatorowe stacji Ursynów i Służew przypominają ceramiczną kompozycję autorstwa wybitnego brytyjskiego artysty Paula Hawkesa na stacji King's Cross w Londynie. Z góry przepraszam za przekręcenie nazwiska. Dekoracje obu stacji metra są bezcenne i unikatowym świadectwem sztuki nowoczesnej z mecenasu opartego o precyzyjnego państwa. No i tak to wygląda. Oczywiście nowe stacje z tą ceramiką, którą możemy zobaczyć na stacji Służew, czy tutaj właśnie jak to się prezentuje. To jest czysta abstrakcja, nawiązująca właśnie tego, co jest w Londynie i to było dane do użytku w 1995 roku. Natomiast co ciekawe, pierwotnie już zamysł tego, jak to będzie wyglądać, był dużo, dużo starszy. Jak znajdę taką szybko tą informację, to wam powiem. A o, przychodzę, to było z końca lat 70. już w konkursie to wygrało. No i tak też to zostało w końcu wpisane do rejestru zabytków. Ja mam przypomnę całą tą aferę, która miała miejsce ostatnio. Pierwotnie chciano na tych pięknych mozaikach ustawić duże wyświetlacze, które się znajdują na innych stacjach metra, w celu wyświetlania reklam. Ostatecznie okazało się, że podczas już montażu faktycznie szkieletu i samych elementów montażowych zostały uszkodzone te mozaiki, zostały tam zniszczone część, tam drobne pęknięcia się pojawiły już faktycznie na nich i wtedy już faktycznie dużo instytucji, no i historia w metrze w Warszawie alarmowała faktycznie, że nie wolno tego robić i żeby zachować to, jak to wyglądało. Ostatecznie doszło to do samej góry. Prezydent sam wstrzymał proces zmiany reklam w metrze warszawskim i ostatecznie udało się faktycznie tam reklam na tych ścianach zatorowych nie ma na stacji Służew i na stacji Ursynów. Możemy podziwiać te mozaiki. Czy one są piękne, czy one są ładne? Nie mnie to oceniać, natomiast faktycznie jest to element historyczny i to są jedyne stacje metra z tego pierwotnego odcinka, które zostały wykonane w tym charakterze, jakie miały być wszystkie. Koncepcja miała być taka, że faktycznie od stacji Młociny do stacji Kawaty będzie jednolity wygląd i tylko faktycznie będą się zmieniać lekko kolory. Będzie coraz to cieplej albo coraz to zimniej, w zależności od kierunku. Zamysł według mnie dobry. Wtedy stacja meta by nie wyglądały tak jak teraz, że jedziemy dwie stacje i już jesteśmy w innej epoce i zupełnie co innego wygląda, tylko faktycznie stanowiłoby to jakąś jedność i jakąś całość. Czy tak aktualnie jest w metrze? Jak patrzymy na odcinek metrowski na Targówku, to może tak jest faktycznie. Wszędzie jest biało i wszędzie jest zimno. Ale jak patrzymy sobie na całą drugą linię metra, to mamy naprawdę fantazję. Od neonów do zimnego białego,
poprzez Czerwone Rondo Daszyńskiego. Naprawdę fantazy co nie mera, na środku widzimy świętokrzyską, która wygląda, no jak wygląda. Dobra, mniejsza z gadaniem o tym, jak wygląda metro, bo przejdźmy sobie z kolejnymi informacjami. No wiecie to, że na świętego Bonifacego zostały przesadzone kolejne drzewa, dokładnie 7, i tych drzew coraz to więcej jest przesadzonych, dokładnie 60 zostało przesadzonych w ramach tej inwestycji i będzie posadzone 390 sztuk. Przykładu tu mamy zdjęcia, można sobie dokładnie poglądać, jak to miało miejsce. Jak mi się to załaduje, ale dobra, no nie chcę się załadować. No ale chodzi o to, że tutaj faktycznie te drzewa były zasadzone w ostatnim czasie i one nie są wycinane, jak jest taka możliwość. Następnie, no to tramwaj na Kasprzaka. No miało być, a nie ma. No nie ma faktycznie tramwaju na Kasprzaka. Nie udało się zrobić, żeby faktycznie na początku, na sam koniec roku miał pojechać. Potem okazało się, że na początku stycznia, a teraz już wiemy, że w drugiej połowie stycznia może. Chodzi o to, że no... No nie udało się, tak? No jeszcze nie ma sieci trakcyjnej we wszystkich miejscach. Tory jeszcze są w niektórych miejscach włączone. Dokładnie wam to powiem, jak mi się uda. Albo 2, albo 3 stycznia, jak pogoda pozwoli, to polatam tam i zobaczymy, co tam się dzieje. Czemu to nie będzie oddane do użytku teraz tak szybko. No wiemy, że faktycznie jest trochę opóźnione. Cały kontakt ma być zakończony w 2024 roku w pierwszym kwartale, więc to raczej jest założenie gotowe i raczej z tym nie będzie problemu, tylko chodzi mi po prostu o to, że kiedy będą tramwaje wrócą tam, tak? Bo chodzi o to, żeby w końcu tramwaje jeździły, nie na Wolskiej, na Wolską później wrócą tramwaje, tylko na Kasprzaka. No i żeby przejazd na Kasprzaka był, no to tak mówi się właśnie od drugiej połowie stycznia. Lepiej jest, jeżeli chodzi o ulicę, bo tak, nieco więcej wiadomo, jeżeli chodzi o ulicę. Przed końcem roku ma zostać oddane do użytku pełen przekrój wlotu rentowej w ulicę Wolską, więc to jest dobra wina, że wtedy będzie już to normalnie funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o wiadukt ulicy Kasprzaka, która będzie się łączyć z ulicą Wolską nad trasą tramwajową, tam jest problem, bo trzeba mieć pozwolenie na użytkowanie tego wiaduktu i to trwa. No i w związku z tym tak zaplanowane jest to, że to nastąpi przed feriami. Ja nie wiem w którym, dokładnie kiedy są w tym miesiącu, w tym roku fery, bo nie jestem w szkole, więc trudno mi powiedzieć, ale przed feriami to nie brzmi jakoś optymistycznie, w sensie no najbliższy miesiąc, dwa i przydałoby się, żebyście to otworzyli. No tak to wygląda. No ale no dobrze, w pierwszym etapie będzie dane do użytku Kasprzaka i będą jeździć te tramwaje normalną trasą mniej więcej z objazdem przez Kasprzaka, linia 26 i 27 będzie jechać objazdem przez Kasprzaka, 10 i 11 będzie wyprostowane, będzie jechać prosto Kasprzaka, a 11 będzie dojeżdżać do tymczasowego krańca PKP Wola Wolska, czyli tam, gdzie aktualnie kończą dwie linie tramwajowe, w tym m.in. 10. No dobrze, lecimy dalej, bo WKTka się zakończyła. Nikt się nie spodziewał, w sensie ja się nie spodziewałem, że jeszcze na sam koniec roku będę mieć przyjemność bycia na jakiejś uroczystości oddania do użytku. Miałem taką okazję być. Oczywiście nie byłem zaproszony, po prostu pojawiłem się, ale było bardzo miło, przyjemnie. Ale dobra, mniejsza z tym. Faktycznie, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że dwa nowe tory do Grodziska Mazowieckiego są już całkowicie gotowe. Przynajmniej w teorii. Jak tam latałem w Grodzisku Mazowieckim, nad jednym torem brakowało mi sieci trakcyjnej chyba, ale możliwe, że po prostu go tam nie będzie, tej sieci trakcyjnej. W sensie trochę to dziwnie wygląda, ale... Może tak będzie. Jeden tor odstawczy po prostu nie ma sieci. No ale prezes WKD mówił, że już wszystko się zakończyło. W sensie, że już nic więcej nie jest stabilizowane. Mieli skończyć do końca roku i tak też również miało miejsce. Natomiast od nowego roku będzie jeszcze lepiej, tylko z ciekawostką powiem, cała inwestycja kosztowała 150 milionów złotych, z czego 74,5 miliona złotych było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Natomiast z ciekawostek innych to jest to, że pociągi będą jeździć teraz już częściej, od dziś, od soboty, z tym, że no trochę dużo powiedziane od soboty, no w sensie, no nie, cześć, przed nowy rozkład jazdy, ale. Jest takie haczyki, a mianowicie, po pierwsze, pierwszy haczyk to jest taki, że w soboty, niedzielę i święta pociągi dalej do Grodziska Mazowieckiego jeżdżą co godzinę, tak samo do Milanówka, ale poza świętami i poza weekendami jeżdżą już częściej. Częściej to oznacza, że w godzinach tu co 15 bądź co 30 minut, natomiast docelowo jest plan, a poza szczytem jest co 20 bądź co 40 minut. Natomiast do Milanówka jeżdżą cały czas pociągi co godzinę, niezależnie od tego, czy to jest tydzień, czy to nie jest tydzień, więc tutaj nic się nie zmienia. Odpowiadając na pytanie, czemu jest co 15-30 minut lub co 20-40 minut, chodzi o to, że raz na godzinę jeden pociąg idzie do Milanówka i później wraca z Milanówka, jedzie normalną trasą do Warszawy, więc dlatego jest tak nierówno i tak to wygląda. Natomiast docelowo, jak już się zakończą prace na Warszawie Zachodniej, pociągi będą jeździć co 10 minut,
pomijając jedną dziesiątkę, gdzie po prostu pociąg będzie jechać, znaczy dwie dziesiątki, gdzie pociągi będą jechać do Milanówka, bo do Milanówka mają jeździć dwa pociągi na godzinę, a do Grodzicka cztery pociągi na godzinę. Natomiast z częstotliwością mniej więcej do 10-20 minut w godzinach szczytu, więc będzie lepiej, no ale jeszcze zobaczymy, jak to faktycznie wszystko będzie zrealizowane. Inna informacja to jest Grodzisk. Ale nie ten Grodzisk, inny Grodzisk. Grodziska kolej do Drezynowa jest zagrożona przez ścieżkę rowerową. No i tutaj chciałem się ponad tym pochylić. Nie tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiaj jest mało tematów na mniejsze z tym, ale również jaki paradoks to jest. Paradoks to jest scalanie, likwidacja części środowiska miałaby zatem służyć rozwojowi transportu zbiorowego. Tyle, że autobusowego. I o co tu chodzi? Ja już wam tłumaczę, przejdźmy sobie na mapę, żebyście w ogóle wiedzieli, o co chodzi. To tak. Warszawa, żebyście mieli podgląd, gdzie jest Warszawa. Warszawa tu jest, Poznań tu jest i tu. Jak przybliżymy jeszcze raz, to tutaj niedaleko Poznania, musiałem się niestety znaleźć ponownie w mapie, mamy właśnie tą grodziską kolej drezynową. No i ona jeździ od Grodziska Wielkopolskiego do, no w teorii, do Kościany. No i tak, co jest ważne? Ważne jest to, że to ma być zagrożone i to tak mniej więcej w połowie trasy. W sensie ten odcinek nie jest może wykorzystywany cały czas turystycznie, ale jeżeli będzie to przecięte teraz przez drogę rowerową, to szanse na odbudowanie tutaj ruchu liniowego całkowicie przepadną, bo wiecie jak to jest z tymi liniami. Natomiast ogólnie jak zobaczymy, jaka długość jest tej linii kolejowej, która jest utrzymywana, to jest mniej więcej całkowita trasa, która jest faktycznie wyłączona z ruchu. Już pomijając te kolejne odcinki, ale doskonale wiecie o tym, że likwidacje linii kolejowych cały czas w teorii niestety mają szeroką skalę. Ale o co chodzi dokładnie i co jest nie tak? Chodzi o to, że w Sępnie, dokładnie w tym miejscu, miałaby zostać wybudowana droga rowerowa w miejscu, gdzie aktualnie jeżdżą drezyny. Jest to oczywiście ruch turystyczny, natomiast chodzi o to, że to jest całkowity paradoks. Dlaczego? Przystanek autobusowy tu się znajduje, o którym mowa w artykule, tak mniej więcej z tego co zrozumiałem. I droga rowerowa jest, ale po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. I chodzi o to, aby po prostu mieszkańcy nie musieli jej przekraczać, tylko po prostu, żeby mogli pojechać tędy z linią kolejową, która tutaj kiedyś istniała. No i to tak właśnie coś tu nie wyszło. W sensie tu jest nawet przejście dla pieszych, więc ja nie do końca rozumiem tej całej afery. Czemu chcecie na siłę zlikwidować linię kolejową, gdzie droga rowerowa, właściwie ciąg pieszy rowerowy już się znajduje po drugiej stronie? Już pomijając, po pierwsze, ja nie do końca rozumiem, czemu nawet stare nieużywane linie kolejowe są aktualnie zastępowane przez drogi rowerowe. Czy dla mnie, jako dla miłości kolejnica mimo wszystko, no to jest po prostu strzał w samo serce i tego całkowicie nie rozumiem. Nawet jeżeli tam pociągi nie jeżdżą, to można to w teorii jeszcze wtedy odbudować, jak jest już droga rowerowa, to już jest walka i wtedy trzeba byłoby tą drogę rowerową po prostu przenieść. W sensie nie mówię, że to jest zły pomysł, żeby drogi rowerowe były w miejscach, gdzie są pociągi, ale nie zamiast, tylko obok lub razem. Współgranie, a nie likwidacja całkowita. Natomiast chodzi o to, by po prostu z tej miejscowości, jak jeszcze tutaj z jednej dalszej, dokładnie stąd, była możliwość dojazdu drogą rowerową bez konieczności przekraczania drogi wojewódzkiej, właśnie śladem aktualnie, niedługim, ale jednak śladem tej kolejki, która jest aktualnie wykorzystywana przez drezyny. No według mnie sytuacja kuriozalna, żeby po prostu był lepszy dojazd do komunikacji miejskiej, trzeba zlikwidować komunikację zbiorową, więc no nie tak to powinno wyglądać. Więc już pomijając to, że to jest całkowite kuriozum, bo te tory nie są nieużywane, tam jeżdżą drezyny, to całkowicie tego niestety nie rozumiem. Jakby to było ciekawe, tutaj kawałek dalej się znajduje sama baza utrzymania i jeżeli byłoby to odcięte od bazy utrzymania, to po prostu siłą rzeczy, no wiecie, to nie jest takie łatwe do utrzymania, bo jeżeli nie da się tam dojechać pociągiem, o, tu jest ta baza utrzymania, Grodziska kolej drezynowa, jeżeli nie da się tam dojechać drezyną, no to jak ją naprawiać, to będzie zrastać, ludzie zaczną kraść tory, no bo na tym odcinku nie jeżdżą drezyny i już jest problem, a samo przewożenie jeszcze drezyny na tym odcinku, gdzie będzie droga rowerowa, też według mnie byłoby całkowicie kuriozalne i bezsensownymi wydatkami, więc no, taka sytuacja tutaj z Grodziska pod Poznaniem. Tymczasem, wracając do Warszawy, parę informacji o tym, jak jest źle. No dalej pozostajemy w tym wykluczeniu transportowym, które, no, inaczej, no rozszerza się, bo Warszawa się rozszerza, jeżeli chodzi o zabudowania. Biała mapa wstydu, że tak to ja bym ją nazwał, a mianowicie, gdzie komunikacja szynowa w ogóle nie dociera w Warszawie.
No i tutaj dokładnie widać, gdzie też te nowe inwestycje są planowane, więc to tak się powoli łączy. Natomiast tak, fioletowy to jest szybkie dojście, czyli 12 minut do mety, różowy to jest 8 minut do tramwaju, niebieski to jest 15 minut do pociągu. No i tak, widać doskonale, że Ursus ma pociągi. Ursynów i Śródmieście ma metro, no a pozostałe rejony mają też tramwaje, no oczywiście też jest metro na Podgórzu teraz. Natomiast tak, co jest ciemne, a właściwie co jest całkowicie białe i nie ma komunikacji? No to oczywiście cały Gocław. Gocław nie ma, no, ma być tam tramwaj i metro. Metro jest kontrowersyjne, ale metro by też obsłużyło tą część tutaj, jeżeli chodzi o kamionek, no i samą Mińską, natomiast czy to jest do końca do rozwiązania idealne? Na pewno to tramwaj by był de facto chyba byłby idealnym rozwiązaniem, tak samo jak na Brudno tramwaj by też był dobrym rozwiązaniem, tylko żeby po prostu metro odgiąć dalej na Zieloną Białękę. Wtedy mogłoby i metro i druga linia metra mogłaby sensownie jechać dalej, a M2 miałaby jakiś sensowniejszy kształt, no i na Brudnie mieszkańcy by się nie dziwili, po co nam metro, skoro mamy tramwaj. Natomiast inną inwestycją, która jest potrzebna, to jest Wilanów. No widać, że Wilanów to po prostu nie istnieje w komunikacji szynowej. Jest ta jedna linia kolejowa, ale ona nie jest dla pasażerów. No a tramwaj do Wilanowa, który teraz powstanie, na pewno mocno poprawi tę sytuację. Zawady też są ładnie zasiedlone, ale tam też niestety aktualnie nic nie jest planowane. Podobnie jest oczywiście, jak jest tutaj lotnisko, to po drugiej stronie lotniska tutaj jest też całkowicie biało, no ale wiemy doskonale, czemu tak to jest, bo to już nie jest Warszawa. No i tutaj no też się poprawi, tak? Aktualnie metro skończy się w tym miejscu, na metro Bemowo. Następne stacje Lazurowa, Szanów i tutaj Karolin poprawią sytuację, ale Jelonki dalej będą czekać na komunikację szynową, a aktualnie to ja tak nie widzę żadnej predyspozycji na to. W sensie jedną z lepszych predyspozycji na to, żeby faktycznie tam była dobra komunikacja miejska, no to była Lazurowa, tak jak była budowana, a właściwie całkowicie przybudowana, żeby tam po prostu wsadzić pomiędzy tymi jezdniami tramwaj, albo nawet z boku wsadzić. No teraz tego się już nie zrobi, tak? Natomiast co faktycznie autor tutaj podkreśla, że co jest nie tak z całą tą mapą i czego brakuje bardzo, to jest połączeń pomiędzy dzielnicami. Aktualnie zwróćcie uwagę, że tu mamy tramwaj prosto do centrum, metro prosto do centrum, pociągi do centrum, wszystko do centrum. Nie ma komunikacji pomiędzy dzielnicami. Jedynym wyjątkiem jest tutaj to połączenie Bemowa i Bielan, ale dalej to już nie idzie w drugą stronę, bo z Bielan, no dobra, jest na Winnica, ale to jest jedyne połączenie. I na Zielonej właśnie na Winnicy też jest kiepsko. No i tutaj już nie mamy Zielonej Białęki, tak? W tym miejscu się nie łączy tu już z mapą, ale też by było po prostu źle. Dobrym przykładem z kolei, jak komunikacja miejska jest dobrze rozwijana, to jest Zacisze Wilno, bo tam po prostu powstało osiedle na bazie stacji kolejowej, która została specjalnie wybudowana dla tego osiedla i po prostu jest to tak zrealizowane, aby tam było szybkie dojście do tej stacji kolejowej, inaczej przystanku kolejowego, no ale faktycznie ma to swój sens. Tu też przykładem jest z kolei Rembertów i Praga, gdzie te przystanki kolejowe, no nie czekaj, pociągi jeżdżą, ale nie mają gdzie się zatrzymywać. Tak samo jest tutaj za lotniskiem Chopina. Okęcie jest, a dalej też nie ma żadnych przystanków kolejowych, a można by po prostu postawiać i są planowane. Wszędzie tutaj są planowane przystanki kolejowe, ale aktualnie jeszcze nie są budowane. No też tutaj na Jelonkach byłoby to lepiej, gdyby te pociągi miały te swoje przystanki kolejowe. I tu bardzo dobrym przykładem tego jest właśnie przystanek kolejowy w tym miejscu Powązki. Proszę bardzo. Powązki tutaj idealnie wchłaniają się w to miejsce, gdzie nic nie ma. No i tutaj ta z kolei kolejna linia tramwajowa, która jest planowana, też by ładnie to zrobiła. No ale na Jelonki według mnie jedyne rozwiązanie to jest albo wpuścić faktycznie na Czuchowski tramwaj do Szanowa, co by miało sens sensowny i by faktycznie to było sensowne. Natomiast według mnie najlepszym rozwiązaniem oczywiście byłoby to, aby na trasie Lazurowej i tam dalej na Alei faktycznie trasa była tramwajem, bo połączenie bezpośrednio, jak już to mówiłem wam nie jedyny raz, relacji 189 w formie tramwaju jest niezbędne do dalszego dobrego rozwijania się Warszawy. No ale no cóż, jest jak jest. No, kto jechał 189, to doskonale wie, że ten autobus zawsze jest przepełniony, zawsze nie dojeżdża na czas, zawsze jest opóźniony i zawsze jest przepełniony i czasami nie da się już do niego wsiąść. A 401 de facto nic nie pomaga, bo i tak jest to wszystko zapełnione. No ale no przydałoby się, tak? Przydałoby się połączenie bezpośrednio właśnie pomiędzy Mokotowem, Ursynowem, przez Włochy, Ursus, no i Bemowo, Bielany. Tak samo w drugą stronę. Wyobraźcie sobie, to jest bardzo śmieszne, ale tak to wygląda niestety, że chcecie się przedostać z Ursynowa, albo jeszcze z Włoch, to już w ogóle, do Wawra. No to już jest w ogóle fantazja. No jak to zrobić?
nie samochodem. No, autobusami może i by się dało, ale też się będzie stać w korkach. Ale tu też przydałaby się jakaś trasa tramwajowa, bo już wspomniałem sobie, że mówiłem wielokrotnie, że Ulrzysów zasługuje na tramwaj. To właśnie ta trasa, gdyby połączyła te trzy dzielnice, czyli Ulrzysów, Wilanów i Wawer, ze sobą tramwajem. No już kończąc temat, oczywiście wiadomo, obwodnica śródmiejska na Pradze, która połączy jedną i drugą Pragę i Targówek, też według mnie całkowicie powinna mieć trasę tramwajową w swojej osi. No ale jak będzie, tak wiemy, nie jest niestety aktualnie planowane. Dobra, koniec moich wywodów. Czas na parę informacji na sam koniec, mniejsza z tym. Bo dużo dzisiaj już nie mamy na koniec. A mianowicie, znikają dwa punkty obsługi pasażera. Pierwszy punkt POP to jest w Warszawie Zachodniej. Znika punkty obsługi pasażera, no cóż, na szkole. Od 1 stycznia. No i tak samo znika punkt kodowania biletów w Wołominie, mieszczący się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wileńskiej 32. Więc to też jest kolejna informacja. No i kończąc temat, linia 164 od 2 stycznia będzie jeździć na swojej stałej trasie i co jeszcze ważne, Gdaka nam przedstawiła plany na 2024 rok. Jakie obwodnice de facto głównie będą realizowane? Możecie sobie teraz zatrzymać mniej więcej mapkę, bo ja mam trochę przybliżę jeszcze, żebyście mogli zobaczyć. To jest planowane. No dużo obwodnic jest tutaj po tej stronie Polski, że tak to powiem. Tu faktycznie jest tego trochę planowane po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej, jak zawsze, to nudno, ale jest Ostrołęka, tak? I tutaj jest jedna autostrada. Nie ma w ogóle tutaj S7, ale to są takie właśnie te inwestycje, które się dopiero rozpoczną faktycznie, jeżeli chodzi o inwestycje. No i jest tego, tak? Jest trochę tych elementów, trochę tych obwodnic tutaj zaplanowane. Oby to się wszystko połączyło ze sobą i faktycznie. A na Mazowszu, no de facto prawie nic się nie dzieje, więc no takie to są plany na przyszły rok. Tymczasem pytanie do Was zadałem jedno. Jaki dla Was był ten rok, 2023? I większość z Was, na krótki sondaż, bo ledwo co zostało opublikowane, na 800 głosów stwierdziło, że było dobrze. 43% Was tak stwierdziło. Nie było ani dobrze, ani źle, 28%. Było kiepsko, 19%. I było wspaniale, 8%. Natomiast jeszcze 2% z Was nie wie, jaki był ten rok. I też tak sądzę, że można jeszcze nie wiedzieć. No i jeszcze było ostatnio quiz, mniejsza z tym. Bardzo stare dane z temu mam, ale takie były jedyne publiczne, które znalazłem. Aktualnie wywnioskowałem nowsze dane do kolejnych quizów. Zobaczymy, czy dostanę te informacje. Natomiast no, na dane 2012 roku, jaki typ komunikacji miejskiej jest najszybszy? Większość z Was powiedziała poprawnie na 1300 głosów, że autobusy podmiejskie są najszybsze. Dalej są linie ekspresowe, następnie są przyspieszone i na sam koniec są linie zwykłe. Linie podmiejskie jeżdżą średnio, znaczy jeździły w 2012 roku około 27 km na godzinę średnio. Więc całkiem sensowne. Sensowna prędkość, nawet większa niż tramwaju na Kasprzaka, bo jak dobrze pamiętam, tam tramwaj na Kasprzaka ma około 25 km na godzinę. Tymczasem jest nas tutaj już coraz to więcej. Dziękuję Wam bardzo za to serdecznie. Jest tutaj już ponad 14374 osoby. Naprawdę to jest bardzo dużo osób. Dziękuję Wam bardzo za to serdecznie. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, które będzie inne. Po pierwsze, co się zmieni w kolejnym Mniejsza z Tym, to nie będzie najprawdopodobniej już tego tutaj. Niestety ten tramwaj jest niezmieniony na coś innego. Niestety albo stety, zresztą zobaczycie na co. Rozpocznie się też nowa współpraca, którą zobaczycie jutro na Warszawie Zachodniej, jeżeli mi się uda zrobić ten film, ale mam nadzieję, że mi się uda. To już tu na Warszawie Zachodniej obwieszczę nową współpracę, która się rozpoczyna na najbliższy rok. Ta ma się oficjalnie się rozpocznie od filmu z Warszawy Zachodniej. No i kolejna informacja to jest to, że w tym miejscu jest dziura w budynku. Budynek stoi aktualnie pod aparatem, natomiast powstaje drugi budynek, który na święta miałem okazję dostać. I dlatego też te budynki się wszystkie przesuną. Najprawdopodobniej jeszcze w styczniu jeszcze się trochę mocniej to przesunie. Ewentualnie tutaj Orient Express bym postawił, nad czym myślę bardzo fajnie, bo było. A na Tower Bridge trochę się nie komponuje z moimi filmami, w sensie no, nie jestem w Londynie, więc taki Orient Express, no, zresztą dajcie znać w komentarzach. Jakby aktualnie się zastanawiam, bo
chcę sobie na pewno coś w ramach nowej współpracy właśnie zakupić i dajcie mi znać w komentarzach, który według Was zestaw LEGO najlepiej by się komponował tutaj na moją tylną ścianę. Wezmę Wasze opinie w komentarzach pod uwagę, bo faktycznie chcę coś nowego wymyślić tutaj na tą tylną ścianę. Oczywiście plakaty się teraz będą dosyć często zmieniać, będziecie mogli je zobaczyć. No, a most będę musiał przestawić sobie na łóżko tam po tamtej stronie. Tam aktualnie wieży, znaczy stoi ostatni prom kosmiczny, no ale na jego, może nie wiem, to gdzieś tu komponuje w sumie. No nie wiem, trochę tych fantazji jest, no muszę skończyć budować ten budynek, tak od świąta tutaj stoję, bo tych filmów dużo zacząłem Wam nagrywać. Dzisiaj już widzieliście film z STP Karolin, jutro powinien się pojawić film z... Właśnie o tym podcast nagraliśmy, taki sylwestrowy trochę i taki trochę bardziej o Zakopanem. Zakopanem jeszcze będzie oczywiście film o FPV, no i jutro powinien też film z Warszawy Zachodniej, jak zaszaleje. Ale to jest tylko tak, jak zaszaleje, istnieje taka możliwość, ale jeżeli wpadnę w furię montowania dzisiaj w nocy filmów przed Sylwestrem albo jutro, nie wiem, kto wie, to jutro może się pojawić jeszcze film z Gdyni. Miał być dzisiaj, ale nad tym filmem z STP to siedziałem tyle czasu, że wiecie, jak dodawałem cyferki do każdego budynku, żebyście wiedzieli, gdzie one się znajdują, to tyle czasu poszło, że szkoda gadać. No ale w sumie chyba całkiem nie się to wyczerpnie. Film jeszcze nie czytam Wasze komentarze, bo dopiero co się pojawił ten film. Ale dobra, no to takie tutaj zmiany. Poninka z nami zostanie, tak? Może do lutego. Nie, no, ładna jest. No ale pachnie pierniczkami, bo to są pierniczki, które później będę musiał znieść. Dobra, mniejsza z tym. Te mniejsza z tym miało być krótkie. A jak zawsze się rozgadałem. No ale w sumie trochę tych takich tematów do zgadania było. A w styczniu zaczniemy się rozkręcać dalej, ponownie i ponownie. Od razu odpowiadam na Wasze pytania. Jeżeli liczycie na jakiekolwiek podsumowania roku, napiszcie mi w komentarzach, czego byście liczyli w podsumowania, bo ja zazwyczaj nie jestem w stanie ich przygotować, bo to jest zbyt duży nakład informacji, pracy i tak dalej. Ale dajcie mi znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. W sensie, jeden film podsumowania, ale nie w formie mniejsza z tym, tylko jakiś inny. Może jestem w stanie zrealizować, ale tylko jeden. Bo na więcej to ja raczej nie będę mieć czasu. Chociaż przez pierwszy tydzień stycznia dosyć będę mieć dużo jeszcze wolnego czasu. Później już niestety nie. Do zobaczenia. Zostańcie patronami, a wiznosza, jak chcecie. Dobrego Sylwestra, no i wspaniałego 2024 roku. Oby był jeszcze lepszy niż ten, a według mnie już 23 był całkiem niezły. Bawcie się dobrze. Cześć!